Cześć, witam na krótszym kanale. Patryk Raven z tej strony i kontynuujemy dalej rozgrywkę w Zomboida. Skończyliśmy na tym, że rozbiliśmy sobie małe, takie fajne ognisko i coś tutaj powrzucaliśmy, żarełka. Te żarełko zjedliśmy, ale jak widzimy, nasza postać jest zmęczona, ma troszkę zadyszki oraz przegrzanie, czyli jest bardzo gorąco. Więc tak sobie pomyślałem, żeby zanim pojedziemy gdzieś do domu, to nachapać się troszkę drewna i te drewno skitrać ze sobą na podróż do domu. Więc tak, mortka moja znika, ale zrobimy z tymi wskaźnikami, żeby było widać, co piszecie. A ja sobie zetnę. Zbieraj, zetnij. Weźmiemy zbieraj, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ogólnie chcę ściąć, bo jeżeli zetniemy, będziemy mieli drewno, łupinki i tak dalej, to sobie skitramy już do auta i na pewno to w przyszłości wykorzystamy. Ja wiem, nie jestem progamerem, jeśli chodzi o Zomboid. Myślę, że w ogóle źle zacząłem. Następny sezon rozpoczniemy od jakiegoś hardkorowego grania, w którym nie będziemy mieli kompletnie nic. Nic a nic. No i będziemy musieli się po prostu rozwinąć na tyle, żeby przetrwać. Aktualnie mamy za dużo przedmiotów, jest za łatwo. Na początek to się bardzo dłuży, za moment przetrwania, bo to jest w zasadzie tylko takie czekanie. Widzimy, że zbieractwo chyba nam nic nie daje. No raczej nam nic nie dało. Poza... A tutaj coś... Dlaczego to się wykrzaczyło wszystko? Ej! Wszystko wyrzucił. No dobra, to weźmy to. Tak, zegarek jest nam na pewno potrzebny normalnie. Zapalniczka, nóż myśliwski to możemy dać jako... niech jest jako... Nie, no nóż myśliwski wsadzimy wszystko do skrzynki. Do torby, mapę też. Nieznany owoc, to tego nie było. Tego nie było, więc my sobie to zjemy. Zjedz całość. To też zjemy całość. Magazynek do pistoletu na pewno wkładamy. Kluczyki, magazynek, kamień. Kamień dostaliśmy, więc kamień weźmiemy w łapę, no i butelka wody też w łapę. Okej, zetnijmy sobie teraz drewno. Wyrwij trawę, nie kop, nie. Chcę to ściąć. Zetnij. Teraz dało radę, on to sobie ładnie ścina. No i mamy gałązki, gałąź i jakieś tam inne pierdoły. Więc my sobie to weźmiemy. Dobra. Weź wszystko, już jesteśmy przeciążeni, widzimy tutaj po stanie zdrowia. Ja sobie pozwolę z shiftem iść, oho. Agent 007 tutaj się, żul typowy. Czyha na nas, ale spokojnie, bez nerwów. Z miejscem, no nie jest tak źle, więc pozwolę sobie tu powkładać. Bale drewna najwięcej ważą. I myślę, że te kamienie też tu wrzucimy. Dobra, agenta zabijemy. Leż, panie. Dobra, ten jest zjedzony. Więc tak, bierzemy nasz pojazd. A, jeszcze chciałem to zobaczyć. Jak się tym obsługiwać? Kop rękoma, zasiej. Marchewki, brokuły, rzodkiew. Okej, nie mamy żadnych nasion. Więc musielibyśmy sobie coś tutaj pokombinować. Przesiądźmy się na pierwsze siedzenie. I wracamy teraz do domu. Też wiecie co, ja sobie zrobię taką małą rundkę. Zatrzymajmy się. Pozwolę sobie pozwiedzać te domki, bo wydaje mi się, że może w tych domkach być coś naprawdę fajnego. Dlatego ja tutaj najpierw pokoszę wszystkich zombiaków. Spróbujemy wejść do tych domów. O kurna! Kurna, kurna, kurna i dom! Właś! Jedź!
Tu jest Ranger House, musimy tam dojść. Shit! Ale ich się tu zebrało nagle. Nie. Jedź. Chcemy wejść do tego domu, więc my się tu zaraz spróbujemy skitrać. Jest kluczyk, jest chyba do tego auta. Dobra, moment. Okej, wyjazd. Cicho, spokojnie. Spokojnie, był alarm, ale nic złego. Musimy zabić tylko parę zombiaczków. Tu musimy wejść. Idziemy później chatkami w dół. Dobra, otwórzmy to. Alarmu nie ma. Więc jest bardzo spokojnie. Tylko słyszymy już coś tutaj. I gra ACP, HP, coś tam, Roundbox, coś dobrego. Spódniczka Gun Brush Kit do czyszczenia. A bo ja wgrałem moda teraz, dlatego są nowe przedmioty. Musimy też uważać, jeśli o to chodzi. Tu jest ok. Napełnijmy butelkę. I troszkę się napijmy. Co my tu mamy? Pilot, ogólnie tak. Można to rozebrać. Zbieractwo. Weź. Weź zbieractwo i spróbuj przeczytać. Mu dużo czasu zabierze, więc dobra, czy to nie zostawimy na później. Mechanika, pierwsza pomoc, stolarstwo. To jest pierwszy poziom. Mamy przeczytaną całą książkę, tu już widzimy 220. No, to jest mechanika dla początkujących. Możemy to skitrać. No i na razie tyle. Spawacz. Uczy zrobić coś tam przeczytane. To tego nie umiemy, więc czytaj. Czasopismo kucharz przeczytane. Czasopismo możemy zwykłe przeczytać, bo jesteśmy zmęczeni. No i tak, wypadałoby się gdzieś kimnąć. Już jest na czerwono, już ledwo dajemy radę. Siemano, bliterek. I teraz tak, tu mamy w kuchni. Marchewkę zjedzmy, napój wypijmy. Wszystko pojemy, co się da. Jesteśmy tak czy siak niedożywieni, więc musimy pilnować tego, żeby być bardzo najedzonym. Kubek, latarka, ołówek. I tu nic. Więc wychodzimy do następnego pomysłu. Wypad. Dobra. Tego dogniecimy. Ten domek i następny. Gdzie jest Ranger? Ale boję się, że my zaraz padniemy. Usunę odłamki szkła. No wypad, kobito. Że muszę dalej stać. O, tak żeby jej toporkiem po szyi. Dobra, ona leży. Grzebień to tam jest, tam niepotrzebny. Uuu, tutaj jest dużo rzeczy. Na pewno sobie wypijemy. Przelej do pustej butelki. No nie. Weźmiemy. Sałatę zjemy, jesteśmy najedzeni. Mamy nasionka, konewkę, działkowiec. Zrób preparat na pleśń i szkodniki. To przeczytajmy. Łopatka ogrodnicza, nasionka. Jest fajnie. Gazeta, stolarstwo, uprawa roślin. To jest za wysoki poziom. Nadal tutaj nic. Ja widzę, że sobie bardzo słabo radę daję, jeśli chodzi o torbę sportową mamy. Tak, użyj jako dodatkowo. Plecak by się przydał i weźmiemy go ogólnie do torby. Ich jest. A resztę przedmiotów mamy niepotrzebnych, więc stąd wychodzimy. Jest kluczyk, więc kluczyk skitramy do kluczy. Idę o zakład, że to jest od tego auta. Więc o, jest, już kluczyk się pojawia. Sprawdzamy, co my tu mamy. Samochodzik, zabawka, kredki, mapa.
Długopis, czarny dratwa i guzik jakiś magiczny. Jest nic ciekawego. Natomiast co jest z tyłu? Uhu! Zajebiście! Pełno puszek, pełno żarełka, więc tu mamy możliwość przetrwania. Tylko pytanie, jak to porządnie skidać? Czy tu jest bena? Jest trochę benzyny. I te auto nawet całkiem dobrze wygląda. Więc tak, zgaśmy sobie może silnik najpierw. I poprzekładajmy to wszystko. Mamy tutaj drugi plecak. Do niego wsadzimy... Czemu tu są skarpetki? Majtki? Jakieś przedmioty takie głupowatkie. Głupowate! Nie są nam potrzebne, więc my sobie je wyrzucimy. I weźmiemy tak, czy psiochy. I wszystko to, co tu jest. On sobie to poprzenosi, mam nadzieję, że się zmieści. Jest, zmieściło się. No i teraz magicznie całą torbę musimy wrzucić do... Tutaj, tylko pytanie, bo mamy dwie torby, to będzie chyba... To będzie ta druga. Kluczyki na kółko, to tu. Nie wchodzi nam, nie mamy miejsca. Więc wejdźmy sobie do auta. Kurna, brak miejsca, wszędzie mamy przepełnione. Tu możemy dać. Dobra, torba sportowa się zmieściła. To auto nie jest złe, może bym jej kurczę chciał gdzieś w przyszłości. Albo chociaż benzynę, nie wiem, skitrać. Vehicle Mechanics, zobaczmy, jak to auto wygląda. No kurczę, dobre jest, dobre. Wszystko jest tak jak należy, no ale będziemy to mieli w pamięci. Idziemy do chaty Rangera. Czy ja mam ten pistolet przy sobie? Był. Ustawię jako główny. Ile mam naboi? Bo ja nigdy nie wiem, jak to sprawdzić na szybko. Musimy przeładować. Magazynek jest włożony, dobra. Okej, tu byliśmy. O nie. Słyszę jakiś helikopter. Słyszymy jakiś helikopter. Nie wiem, co to za oznaka. Mam nadzieję, że dobra, ale chyba zła. Kurczę, auto zamknięte. Wchodzimy do środka. Dzień dobry, Buła. Jest bateria, kubek, zapałki. To nie jest nam potrzebne. Zjedzmy coś. W kiblu czysto. Reflex Sight. Weźmy to. I baseball. Dobra, spierdzielamy, spierdzielamy. Bardzo dużo zombiaków przyszło. Nie, 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 nie. Musimy iść w kimono. Oż, kurde, ile ich. Siadaj, misiek. Siadaj. O, ty dranie, on nie chce wejść. To mamy przesrane. Debil nie potrafi trafić. No nie mogę. Użyj oburącz. No i poszedł nam toporek. Wyrzuć siekierę.
Potrzebujemy coś do walki. Użyj jako główny. Za dużo. Ja nie mam jak do auta dojść. Nie, je. Szlak by to. Mamy problem. Nie mogę dojść do auta. Głupek mi nie chce wejść. Więc szybko tutaj powalczymy z zombiakami. Chodź tu. Dobra, są zciachane. Spokojnie, bez nerwów, spokojnie. Tych jest za dużo. Tego możemy skosić. Okej, ona nas nie chce. Nakumam mordę, dobra, będę darł. Oj, następny. Ja pierdyle. Przez ten głupi helikopter. Buty. Dobra, spierdzielamy. Postać i tak jest bardzo zmęczona. Zaraz zaśniemy. Dobra, wkitraj się do chaty. Chodź tu. Ja pierdzielę, to chyba będzie nasz koniec. Prześcieradło. No nie. Jesteśmy zbyt zmęczeni, żeby umierać. Nic tu nie ma. Już, kurde, słyszymy. Wbijają się do nas. Klucz ma. Nie wiem, do czego. Tutaj coś leży. Butelka pusta. Bierzemy. Stolarstwo plus 45. Piractwo tam pierwsze się przyda. Wędkarstwo też. Dobra, wychodzimy stąd. Cały czas do auta się staram dobiec. Może będzie teraz większy spokój. Mam na to, że w miarę czysto, więc chodźmy, zakradnijmy się. I spierdzielamy. No, teraz się udało wejść. Jazda! Odpal! Ruszaj! No jedź! Ja pierdyle, co za złom! Zablokował się o skrzynkę. No, udało się. Jesteśmy, mamy mdłości, gorąco nam, przemęczeni. Nie jest dobrze. Dlatego jedziemy jak najszybciej odpocząć. To jest chata, w której byliśmy. Myślę, że skrzyżowanie dalej i w prawo. Ja wiem, że mogę spać w aucie, tylko no, mam lepszy safe house. Dobra, gasimy silnik i jesteśmy w domciu. Prześpijmy się. Napijmy się wody.
Kosę mamy w łapie. Tu jest raczej czysto, bo ja już sobie tutaj teren zabezpieczyłem tu tak porządnie. No. Tu jest wszystko ochronione. I na dole też drzwi są nie do otworzenia. Tu jest barykada, tu jest barykada. Nie, od tej strony nam nie wejdą. Więc to jest nasz dobry, fajny safe house. Spokojnie tutaj damy radę przeżyć jak najdłużej. No i myślę, że skoro nam gorąco i tak dalej, mdłości, więc po prostu się prześpijmy. Nie czekajmy na nic więcej, tylko w kimono. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Raczej długo nie powinniśmy spać, ale więcej ciekawych rzeczy w kolejnym odcinku. Na razie.